Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Nowogórski, redaktor komparik.pl. Dzisiaj, jako że mamy ostatni dzień miesiąca, kwietnia, oraz praktycznie ostatni istotny dzień tygodnia, jako że jutro mamy święto w większej części Europy oraz w Chinach, zapraszam Państwa na przegląd wykresów miesięcznych z krótką analizą na najważniejszych parach walutowych. Rzucimy sobie też okiem na wykresy tygodniowe, co tam również w trawie piszczy. Jednak mając na uwadze, że jeszcze świece tygodniowe nie są dokończone, więc rozważymy sobie tylko pewne warianty. Zaczynając od EURUSD, widzimy silną świecę popytową po spadkach, tak? Po spadkach z 1,40 niemalże w maju ubiegłego roku trafiamy w 1,05 i stąd mamy atak silny popytu, który znosi praktycznie całą ostatnią świecę, trafiając w opór między innymi 1,1180. Widzimy, że popyt jest mocny, nie ma dwóch zdań co do tego. Już zobaczymy to na niższym interwale, co tutaj widzimy. Swego rodzaju podwójne dno, czy wyższy dołek i przełamane lokalne poziomy oporu, które znajdują się pierwszy tutaj, tak? Pierwszy raz popyt wygrywa z podażą, znosząc całą tę świecę, przełamując poziom oporu w tym miejscu. I druga świeca podażowa, próba kontynuacji trendu, tak? Z reguły po pierwszej fali popytu ten trend lubi być kontynuowany. Natomiast niedźwiedzie nie zdołały przebić się wyraźnie niżej, nie zdołały utworzyć nowego dołka. Popyt wraca i przełamuje także te świece, czyli mamy tutaj do czynienia z odwróceniem tych najświeższych impulsów spadkowych i wychodzimy na nowy lokalny szczyt, co generalnie jest informacją, że zaczynamy korektę. Jeszcze oczywiście nie odwracamy trendu, natomiast jesteśmy już w korekcie, która sobie trwa. Tutaj możemy też wyznaczyć trójkącik, tak? To jest informacja, że mamy w tym obrębie podaż. Ja może to zaznaczę. O. Tutaj mamy skupioną podaż, to jest poziom 1,14, tak? Wiadomo, psychologiczna bariera 1,15. Tutaj również możemy wyznaczyć w oparciu o łączenie świec kolejny poziom oporu, więc wysoce prawdopodobne wydaje się, że te poziomy zostaną przetestowane, szczególnie jeśli świeca tygodniowa zamknie się w takim kształcie lub nawet wyżej. To będzie istotna informacja, że popyt póki co wygrywa. Przejdźmy dalej do pary funt z dolarem. Tutaj sytuacja podobna. Funt jest nieco do przodu. Najpierw zobaczmy to na miesięcznym. Proszę bardzo, tutaj wręcz mamy objęcie. Jeżeli ciało utrzyma się powyżej otwarcia tej świecy spadkowej, jeśli ciało bieżącego miesiąca utrzyma się powyżej korpus, wtedy możemy mówić o objęciu. Do objęcia potrzebujemy zakrycie świecy poprzedniej nie tylko zakresem, ale także korpusem. Więc tu możemy rozważać, czy będzie objęcie hossy, tak? Co będzie bardzo dobrym sygnałem. Proszę zobaczyć, tutaj mamy w ogóle inside bara wybitego dołem. Wracamy do górnych partii tego inside bara. Tutaj zatem spodziewamy się podaży z tego poziomu. Z kolei tu knoty oraz łączenia świec pokazuje, że popyt był, jest i prawdopodobnie jeszcze jakiś czas będzie. Podstawa tego rajdu w górę, również informacja o obecności popytu. Ten poziom był kluczowy i na pewno jeszcze o tym poziomie usłyszymy. Także warto też zauważyć, że cały ubiegły rok to jest zmienność rzędu 1700 pipsów, natomiast już w tym roku od stycznia mamy zmienność prawie 1000, więc to jest też wyraźna informacja, zmienność wzrosła i zaczęły się ruchy dwustronne. Proszę zobaczyć na tygodniowym, jak to wygląda. Mamy
Mamy podwójne dno, małe podwójne dno, więc to nie jest odwrócenie dużego trendu. Natomiast jest to sygnał do korekty, która nastąpiła. Tu mamy piękne objęcie hossy na wykresie tygodniowym. I to podwójne dno z tym objęciem hossy zasygnalizowało nam korektę wzrostową. Właśnie trafiamy w poziom, który przed chwilą zaznaczyłem, poziom podaży. To może na razie zlikwiduję. Trafiliśmy w poziom podaży. Tutaj, jeśli mamy być precyzyjni, z tygodniowego price action, podstawa świecy spadkowej jako opór, proszę zobaczyć, jest przebita, przebijana, jeszcze nie można powiedzieć, że przebita. Musimy się zamknąć powyżej tego poziomu. Stąd prawdopodobnie technicznie rzecz biorąc, powinniśmy zobaczyć jakieś spadki, tak? Ponieważ wzrosty są już dość rozciągnięte. Trafiliśmy faktycznie w istotny poziom, który znajduje się w okolicach 1,54, 1,55, 1,5550, tak? To jest ważna bariera też psychologiczna. Spodziewamy się spadków, jak głębokie one będą, czy stąd zostanie wznowiony trend spadkowy, czy może jednak zobaczymy jakąś formę głowy z ramionami w przyszłości. To dopiero się musi rozstrzygnąć, tak? Tutaj widzimy podstawa świecy, długiej świecy tygodniowej, sygnalizuje nam popyt, więc zapewne w tych rejonach spotkamy jeszcze kupujących. Tu rozstrzygnie się prawdopodobnie, co będzie dalej. To jest poziom, tak, 1,51. Przechodząc dalej, na naszych wykresach zobaczmy sobie jeszcze Kanadyjczyka. Ja tutaj wyczyszczę te rysunki. Zobaczmy Kanadyjczyka. Po dwóch krótkich szpulkach naprzemiennych cofnęliśmy się pod te poziomy. Przebicie wywołało odwracanie pozycji długich na dolarze przeciwko dolarowi kanadyjskiemu. Kanadyjczyk się umocnił. Jednakże mamy tutaj jeden poziom wsparcia, taki długoterminowy. Tutaj będziemy mieli kolejny poziom wsparcia długoterminowy. Także cały czas możemy mówić tutaj o korekcie tej fali wzrostowej. Proszę zobaczyć, teraz dopiero 38,2% testujemy, więc trudno tu mówić o odwróceniu trendu. Jeśli natomiast popatrzymy na wielki obraz z ostatnich 7 lat, mamy wielką kolebkę, tak? Czy filiżankę, jak to mówią. Potrzebujemy jeszcze uszko, być może to uszko. No, na tym poziomie raczej się nie zakończy, patrząc na dynamikę tych spadków, ale ten poziom jest już dobrym kandydatem do wywindowania ceny z powrotem w górę. Co tu mamy? 1,17. Na wykresie tygodniowym nie znajdziemy wiele więcej, jak tylko potwierdzenie tego, co już pokazałem. Tutaj oczywiście ważny poziom podaży obecnie. Czekamy, jak cena zachowa się w tym rejonie. Jeśli przejdzie, czekamy na nią tutaj. Jeśli chodzi o Kanadyjczyka, to by było praktycznie na tyle. Jeszcze inną ciekawą parę, na pewno Australijczyk z dolarem. Proszę zobaczyć miesięczny wykres. Mamy odreagowanie silne, zakrycie poprzedniej już krótkiej świecy. To jest już krótka świeca, ona to jest takie podrygi starego dziadygi, kiedy ten trend spadkowy już wyraźnie osłabł. Wciąż jednak to jest jedynie wizja korekty. Na ten moment jesteśmy w fali spadkowej. Czekamy, co się wydarzy dalej. Wyraźnie tutaj możemy sobie wyznaczyć jakieś poziomy, a może nawet wręcz strefę. Nie jest to dokładnie widoczne. Tutaj mamy sygnały, tak, że była wymiana zleceń. Mówię tutaj wyłącznie o długim terminie. I jak widzimy, jest tutaj znowu. Ulokowała się tutaj podaż i będziemy czekać, jak to się rozstrzygnie. Możemy sobie też dorzucić Fibonacciego i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. 38,2%, jak go zahaczymy tu trochę wyżej. Ciągle walczymy o 23,6, 38,2 układa nam się
nieco wyżej. Zaraz zobaczymy, czy technicznie mamy potwierdzenie tego. Proszę bardzo. Więc cały czas jest walka. Australijczyk nie jest tak mocny jak funt czy euro, co zresztą widać właśnie w odniesieniu do dolara. Czekamy, tutaj świeca tygodniowa wydaje się reagować na ten poziom podaży, natomiast nie daje jasnego sygnału w tym kształcie. No tutaj po takim zamknięciu świecy miesięcznej można się spodziewać jeszcze podbicia w górę, tak? Na przykład właśnie do tego 38,2, czyli 0,8270. Dolar do jena. Na wykresie miesięcznym mamy szpuleczkę na szczycie. Jest to raczej objaw niezdecydowania, dlatego tutaj widoki na kontynuację konsolidacji. Tu ewentualnie, jeśli popatrzymy po tych dołkach świec, zobaczymy jakąś formę trójkąta zwyżkującego, przy czym ani tygodniowy wykres, ani miesięczny nie dają na ten moment podstaw, żeby przynajmniej jak chodzi o układ świec, o kształt świec, mamy tutaj znowu jakąś doji, jakąś wysoką falę. Tutaj mamy też doji, więc na ten moment rynek wygląda na wybitnie niezdecydowany, choć technicznie chcielibyśmy zobaczyć ruchy w górę, tak, i wybicie trójkąta górą. Równie dobrze, proszę zobaczyć, jeżeli przełamiemy się w dół, tu mamy poziom wsparcia, a to możemy rozważać albo ruch boczny, czyli flagę taką, albo konsolidację, przepraszam, albo podwójny szczyt. Przy czym to wszystko cały czas zależy od tego, jak rozstrzygnie podaż i popyt na tych poziomach, tak, tą konsolidację. Tutaj jeżeli się przyjrzymy, jeżeli rozciągniemy zakres, mamy większą konsolidację, to wszystko to jest niezdecydowanie rynku, stąd ani podwójny szczyt, ani trójkąt zwyżkujący nie może być brany poważnie, dopóki te siły rynkowe, te siły handlujące na rynku nie pokażą, że faktycznie są w którąś stronę zdecydowane. Więc tutaj w tym momencie na dwoje babka wróżyła. Funt z jenem. Bardzo fajny, bardzo silny ruch w tym miesiącu, proszę zobaczyć. Jesteśmy w bardzo szerokiej konsolidacji. Rok 2008, poziom oporu, kolejny poziom oporu. Proszę spojrzeć, tutaj z kolei mamy poziom wsparcia oparty na tym szczycie. I teraz, jeżeli popatrzymy, mamy konsolidację, która ma zakres około 12 tysięcy pipsów, to dla osób handlujących niższe interwały to są super trendy, tak? Po 12 tysięcy pipsów na trendzie to jest ekstra zarobek. Tym razem, w tym tygodniu docieramy powoli, tak? Znaczy powoli, bardzo szybko zmierzamy do tej strefy oporu. Wcześniej ona zadziałała tutaj jako opór, dalej wsparcie, potem była penetrowana, przebita ostatecznie. Także tutaj mamy na pewno dużo zleceń sprzedaży. Pytanie tylko, czy one wystarczą, żeby zbić popyt. Bardzo możliwe, że przynajmniej trochę, tak? Tutaj mamy coś w stylu podwójnego dna, co jest oczywiście dolną bandą ewentualnej konsolidacji. Jeżeli cena nie zdoła przebić tych poziomów, tylko cofnie się, tak, to jesteśmy cały czas w konsolidacji. Możemy tu wyznaczyć na tej fali lokalne poziomy popytu, natomiast to przy założeniu, że presja wzrostowa zostanie utrzymana, bo jeśli nie zostanie utrzymana, to nie ma sensu wyznaczać tych poziomów popytu, one zostaną po prostu przełamane w drodze do dolnego ograniczenia konsolidacji. Natomiast w takim kształcie, jak jesteśmy teraz, no to jest ewidentnie konsolka, być może ona poskutkuje wybiciem w górę, natomiast to już jest bardziej wróżenie, aniżeli analiza bieżąca. Fajna świeca, gdyby się tak zamknęła, to mamy piękną marubozu, która faktycznie może wskazywać, że popyt jednak wygra ostatecznie. Jakie pary jeszcze? Australijczyk z jenem. Tutaj jest ciekawa sytuacja, chociaż podobnie jak do dolara. Dlaczego? Dlatego, że dolar z jenem jest obecnie bardzo
niezdecydowany, dlatego dolar z jenem i Australijczyk z dolarem będą, przepraszam, Australijczyk z jenem i Australijczyk z dolarem będą chodziły tutaj względnie podobnie. Mamy tutaj na miesięcznym fajny ruch wzrostowy, chociaż czy to będzie korekta tej fali spadkowej, czy to będzie powrót do tego trendu wzrostowego, który tu widzimy, to jest już kwestia wróżenia. Na ten moment nie ma jakoś jednoznacznych sygnałów. No fajny outside bar, tak, czyli informacja, że kupujący zyskują póki co przewagę. Poziom oporu na pewno mamy tutaj 97,95, czyli 98, mówiąc już bardziej okrągłymi liczbami. Może jeszcze Nowozelandczyk z dolarem amerykańskim. Znowu muszę tutaj przeczyszczenie zrobić. Proszę zobaczyć, po silnej fali spadkowej również mamy tutaj podbicie. Ostatnia długa świeca w trendzie to będzie ta. Tu możemy znaleźć sporo podaży. Tutaj mamy poprzednią strefę popytu, stąd wyszedł potężny atak popytowy. Dlatego traktujemy ten poziom poważnie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy zresztą przełamanie, otwarcie świecy spadkowej, impulsowej. Także tutaj również mamy jakąś małą konsolkę, więc świetna strefa podaży, na którą zresztą cena, widać, wierzchołkami tych miesięcy reaguje. Czy to będzie odkupienie, czy to będzie kontynuowana fala jakiegoś trendu, to czas dopiero pokaże. Nowozelandczyk do dolara amerykańskiego jest średnim kandydatem na sprzedaż, dlatego że Nowozelandczyk wciąż ma bardzo wysokie stopy procentowe ze stopą cashową 3,50, 3,5%. Tutaj widzimy to samo na wykresie tygodniowym. No tak naprawdę taki układ, jak tu mamy, wiele osób powie pin bar, sprzedawaj. Taki pin bar, który jest jakąś tam formą inside bara, czy zamyka się w jakimś zakresie ostatnim, to raczej jest słabe wskazanie sprzedaży. Proszę zobaczyć, on jest niemalże w linii, tutaj się zamyka, tak? Tu mamy inside bara, tutaj mamy znowu inside bara. Wygląda na to, że mamy tutaj po prostu konsolidację. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na portal comparik.pl. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.